Bardzo dziękuję i następny akord. Tu jestem trochę zakłopotany, bo znowu nie wiem, kto wyjdzie, ale trzecie miejsce, zresztą mój chyba ulubiony motocykl, który gdybym mógł, to bym na niego głosował, Kawasaki W800. Nie wiem, czy pan Majewski, czy pan Dubelski jest osobiście tym razem. Niespodzianka. Dobrze, to teraz drugie miejsce. Jednak poproszę Alka Dubelskiego, Kawasaki Z1000. I pierwsze miejsce w kategorii Naked Classic, motocykl BMW R1200R, pan Robert Dubelski. To żeby tak daleko nie uciekać, Robert Domański, BMW R1200 GS, trzecie miejsce. Drugie miejsce w tejże samej kategorii, motocykl Yamaha XT1200Z Supertenera. Bardzo proszę panią Magdalenę Pestosz. Oraz pierwsze miejsce w tejże kategorii, jakimś dziwnym trafem, motocykl Triumph Tiger 800 XT, pan Krzysztof Krzysztof. Jakby trudno było się spodziewać wielkich sensacji. Trzecie miejsce Harley Davidson CVO Soft Type Converter. Bardzo proszę, pan Piotr Subiel. Drugie miejsce w tej kategorii Honda VT 1300 CX. Bardzo proszę, pan Andrzeja Wrzoska. Pierwsze miejsce, Triumph Rocket 3 Roadster, pan Krzysztof Kraj. Kategoria motorowery. Chciałbym powiedzieć, że w kategorii motorowery, czyli pojazdy do 50 cm, w zasadzie żaden skuter nie znalazł się na podium. Tylko same takie mini wyścigówki. Trzecie miejsce, Derby GPR Replika, pan Maciej Majewski. Kolejny przedstawiciel, pan Lubelski. Bardzo proszę, trzecie miejsce. Chłopaki to zawsze potrafią mnie zaskoczyć. Drugie miejsce, Aprilia RS50, poproszę pana Pawła Patulskiego. Oraz pierwsze miejsce w tej kategorii, Yamaha TZR50, bardzo proszę, Magdalena Kiska.
skutery powyżej 50 cm, to żeby tak Magda może tam nie męczyła się schodzeniem po tych schodach, to trzecie miejsce Yamaha T-Max. Pani Magdalena Piskosz. Drugie miejsce w tejże samej kategorii, Suzuki Burman 650. Bardzo poproszę pana Pawła Iwanickiego. Oraz pierwsze miejsce Honda SWT 400 ABS, pan Andrzej Wrzosek. W tym roku nie przyznawaliśmy nagrody w tej kategorii, natomiast uznaliśmy, że skoro jest taki motocykl, na który głosuje najwięcej czytelników, bezwzględnie licząc to w liczbach, to należy mu przyznać nagrodę Grand Prix. I tym razem główną nagrodę Grand Prix otrzymuje motocykl, no zgadnijcie jaki, Ducati Multistrada. Dyrektorem Niemieckiego Świat Motocykli jest pan Leszek Korzeniowski. Hasło brzmi: mijamy codzienność, wyprzedzamy marzenia. No niestety pan Leszek nie mógł z nami siedzieć na tej imprezie, natomiast w zastępstwie przysłał swoją małżonkę oraz syna, którzy, mam nadzieję, że z tej strony nie zjadą tym motocyklem, który pewnie skoro sterenowy mógłby zjechać, natomiast symbolicznie zaliczymy klucze i nagrody główne. Zapraszamy. Kluczyki, prawda? No właśnie, teraz po fanfarach wręczam kluczyki. Rąk nie starczy, ale... Teraz jest już pełne szczęścia.